Jedną z takich szeroko rozumianych, najbardziej dyskutowanych w tej chwili różnicy zdań pomiędzy Francją a Polską jest oczywiście delegowanie pracowników. Ze swojej strony deklaruję pełne zaangażowanie i wolę współpracy w toku dalszych prac nad pakietem mobilności, w ramach którego podjęte zostaną decyzje dotyczące zastosowania reguł delegowania do transportu drogowego. Zależy nam na uproszczeniu oraz lepszym egzekwowaniu prawa regulującego funkcjonowanie tego sektora. Wierzę, że możliwe będzie znalezienie takiej płaszczyzny porozumienia, która pozwoli na wypracowanie zrównoważonego kompromisu. Współpracę uniwersytetu, współpracę kulturalną, ale również gospodarczą. Chcę jeszcze raz bardzo mocno podkreślić, że Polska, podobnie jak Francja, jest państwem, który przestrzega i niezwykłą rolę przywiązuje do tego, by przestrzegane były wszystkie zasady, wartości i prawa, również prawa europejskie. I wszystko to, co w Polsce dzieje się właśnie w ramach tych procesów. O tym rozmawialiśmy również. Doszło do zbliżenia stanowisk co do przyszłości Unii Europejskiej. Więc mogę powiedzieć, że bez Francji, bez Polski reforma Unii Europejskiej w kontekście jej dalszego rozwoju się nie powiedzie. I musimy w tym zakresie razem współpracować. Naszymi wartościami. Dziękuję serdecznie.